Czy obserwując kogoś w mediach społecznościowych macie ochotę napisać mu coś złośliwego? Albo czy czytając jakieś artykuły w internecie macie ochotę to skomentować w jakiś złośliwy sposób? Nie warto tego robić i powiem Wam dziś dlaczego. Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Sandra, a to jest kanał wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych, uczenia się ich, sprytnego, skutecznego nauczania i nie tylko. Jako że jestem obecna w internecie już od 10 lat, to z różnymi rzeczami się już spotkałam i chciałam Wam o tym dzisiaj kilka słów powiedzieć. Oczywiście na moim kanale czy na Instagramie zdarzają się negatywne komentarze, czy otrzymuję jakieś negatywne wiadomości, jak najbardziej. Z tym sobie na różne sposoby można radzić, takich ludzi można blokować, oni nawet nie wiedzą, że są zablokowani. I to oczywiście warto robić dla swojego komfortu psychicznego. Ale chciałam dzisiaj porozmawiać o tym z Wami właśnie od tej drugiej strony. Dlaczego warto w ogóle takich komentarzy nie pisać? Otóż, oczywiście po pierwsze, jeśli ktoś pisze negatywny komentarz, to nie ma takiej szansy, aby dostał pozytywną odpowiedź, aby wywarł pozytywne wrażenie i aby ktoś go lubił. I taki ktoś może powiedzieć, a mnie nie zależy, żeby ktoś mi lubił. No może Ci nie zależy, no ale to po co w ogóle piszesz komentarz? Mówiłam Wam też ostatnio, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Co zasiejesz, to zbierzesz, tak? Więc jeśli wysyłasz negatywną energię, a taki komentarz, za takim komentarzem kryje się niesamowicie negatywna energia, to również taką energię będziesz otrzymywać. Nawet jeśli nie dostaniesz jej od kogoś, to sam sobie ją dajesz, bo już po prostu już piszesz coś takiego złośliwego i już się źle czujesz w tym momencie. Ostatnio pod jakimś moim filmem z językiem niemieckim jakiś mężczyzna napisał, że kiedy słyszy język niemiecki, to coś mu się tam wywraca, czy coś takiego. I tak się zaśmiałam, kiedy to zobaczyłam, no bo co go skłoniło do tego, żeby włączyć wideo, w którym w tytule jest napisane, że jest ono o języku niemieckim, że omawia niemieckie przykłady i po czym pisze komentarz, że nie znosi słuchać języka niemieckiego. No to jest bardzo nielogiczne. Po co w ogóle obejrzał to wideo? I no to jest zabawne wręcz, że ludzie zamiast poświęcić swój czas na to, co lubią robić, na to, co ich buduje, na to, co ich rozwija, na to, co zwiększa na przykład ich dochody, to oni poświęcają ten czas na oglądanie rzeczy, których nie lubią, po to, żeby je głupio skomentować i żeby sami się później z tego powodu źle czuli. Ludziom bardzo często się wydaje, że kiedy napiszą coś wrednego, to da im to satysfakcję i się dobrze poczują. Ale tak nie jest. Nikt się nie czuje dobrze pisząc negatywne komentarze. Każdy, kto pisze negatywne komentarze, robi to dlatego, że czuje się źle. I kiedy to zrobi, to również nie poczuje się lepiej, dlatego że taki komentarz nie zaskarbi mu sympatii, ani szacunku, ani tego człowieka, do którego ten komentarz pisze, ani do innych. Inni najprawdopodobniej go w ogóle nie zobaczą, tego komentarza, natomiast zostanie prawdopodobnie zablokowany albo całkowicie zignorowany. I ludzie oczywiście czasami zazdroszczą, że ktoś ma swój kanał, o czymś mówi i tysiące ludzi tego słuchają i chcieliby również, aby ktoś posłuchał ich. Ale napisanie negatywnego komentarza nie jest odpowiednią strategią do tego. Jeśli ktoś chce, aby ktoś go słuchał, no to niech założy swój kanał i niech mówi o takich rzeczach, które dają komuś jakąś wartość. Wtedy na bank pojawią się ludzie, którzy chętnie będą tego słuchać. Ale pisanie negatywnych komentarzy nie zaskarbi nikomu właśnie posłuchu ani szacunku. Mało tego, pisanie negatywnych komentarzy wystawia świadectwo na temat tego, kto je pisze. I no, są to osoby, które takim komentarzem pokazują, że nie mają szacunku do siebie, ponieważ spędzają swój własny, cenny czas zajmując się innymi ludźmi, zajmując się tym, co ich wkurza, zamiast budując siebie, zamiast robiąc coś dobrego dla siebie. Pokazują również, że mają niskie poczucie własnej wartości i chcą innych ściągnąć również do takiego samego poziomu.
I wiecie co, mnie zdarzyło się kiedyś napisać negatywny komentarz. To było 20 lat temu i do dziś tego żałuję. To nawet nie było zrobione anonimowo. I ja napisałam po prostu pewnej dziewczynie, która to nie miało nic wspólnego z językami. Napisałam pewnej dziewczynie tak publicznie, że to, co ona robi, jest jakieś tam, nie? Jest nieprofesjonalne, jest to nie tak powinno wyglądać i tak dalej. I ona mi wtedy odpisała w taki sposób, który spowodował, że ja stwierdziłam, że ona jest jakaś nienormalna. Mianowicie ona napisała mi, że mi współczuje i że jeśli chce, to możemy się spotkać i porozmawiać. No i ja pomyślałam, no jakaś walnięta laska po prostu. No ale nie, to ja byłam ta walnięta akurat w tamtym przypadku. A dziewczyna miała totalnie rację, że to ja byłam zagubiona, tak? Bo okej, no ona faktycznie, to co ona oferowała, nie było jakieś super hiper, ale miała swoich klientów i no i oczywiście zarabiała na tym pieniądze, nie? Czyli po prostu działała i to, co ona sprzedawała, to, no to znalazło swoich nabywców i to jest okej, nie? Natomiast ja w tamtym czasie uważałam, że mogłabym to zrobić lepiej, ale przecież ja nie miałam żadnych klientów. Mało tego. Ja nawet palcem nie kiwnęłam, aby jakichkolwiek mieć, aby cokolwiek zrobić, aby ich mieć. Chociażby jednego, nie? Więc z jednej strony mnie to irytowało, że ona tutaj nie oferuje tego, co powinno się oferować. Z drugiej strony uważałam, że mogłabym zaoferować coś lepszego, ale nic w tym kierunku nie robiłam. I wtedy, zachowując się w ten sposób, łatwo jest zwalić na kogoś winę, łatwo jest mieć pretensje do całego świata, a tak naprawdę jedyne, co robimy, to siedzimy przed ekranem i piszemy jakieś pierdoły. Więc ja później wiele lat po tym to zrozumiałam. I no, jako że to było 20 lat temu, to moja świadomość przez ostatnich 20 lat zrobiła co najmniej kilka skoków kwantowych, że tak to nazwę. Więc dzisiaj już rozumiem. Rozumiem to, dlaczego ona mi odpowiedziała w taki sposób. Chociaż ona też nie była jakaś taka super sympatyczna i, nie wiem, oświecona czy coś takiego, bo na przykład też zagroziła mi kiedyś, że pojawi się w miejscu, w którym ja miałam być i coś tam zrobi, no nie? No, ale nie pojawiła się. Więc tam też jakieś przytyki do mnie miała. Ale o co mi chodzi? O to, że ja tym komentarzem pokazałam, że ja byłam niedowartościowana, że ja nie potrafiłam sobie poradzić tak jak ona, dlatego mnie to wkurzało, że ona sobie tak radzi, że ona ma ludzi, którzy jej za to płacą, a ja nie. I tak bardzo często jest właśnie z tymi, którzy negatywnie kogoś komentują. Na przykład zdarza mi się czasami, że ktoś komentuje, szczególnie na Instagramie, ale tutaj na YouTube też się zdarza, że gdzieś się tam zawieruszy jakiś nauczyciel na przykład, nie? Który ma mniej klientów, który ma mniejsze konto i stwierdza, że gdzieś jakiś błąd ponoć popełniłam i musi mi to wytknąć i powiedzieć, że to nie taki fon ma być, tylko jakiś inny. I musi mi wytknąć, że to o, to powinno być delikatnie bardziej otwarte albo zamknięte. Te jakieś po prostu absurdalne rzeczy. Albo wiecie, komentarze typu, że to nie jest prawidłowa wymowa, bo Brytyjczycy mówią tak i tak, co wiecie, I couldn't care less, nie? No i to bardzo często się zdarza. Ja sama też, będąc na kontach instagramowych różnych nauczycieli, widziałam różne błędy, czy to w językach obcych, czy chociażby w języku polskim, gdzie ktoś pisze na przykład post w języku polskim albo mówi, robiąc błędy. No i nie napisałam o tym komuś w komentarzach, dlatego że ja sama robię błędy, kiedy mówię, sama czasami coś powiem niegramatycznie po polsku, samej zdarzy mi się coś źle napisać i to kompletnie nie ma sensu, że ja sobie napiszę, że ja sobie pomyślę, że co to jest za nauczyciel, co zamiast jakichś mówi jakiś, albo pisze też, nie, bo to szczególnie o to chodzi. Co mnie to obchodzi? Niech sobie robi, co chce. Jeśli jest dobrym nauczycielem, ma klientów, jego lekcje działają, jakby ma jakąś grupę docelową
i ludzie korzystają z jego usług i to jest dla nich dobre, niech sobie robią, co chcą. Ja nie muszę wtykać nosa w nie moje sprawy. Ale tak myślę teraz, natomiast 20 lat temu tak nie myślałam. 20 lat temu być może bym coś takiego skomentowała, jednocześnie nie zdając sobie sprawy z tego, że ja sama podobne błędy popełniam. Także nie warto czegoś takiego robić, bo za każdym razem, kiedy to robimy, to dajemy świadectwo o sobie. Pokazujemy, że to z nami coś jest nie tak, że to my jesteśmy niezadowoleni z naszego życia, że to my zamiast zająć się swoim życiem, zajmujemy się obcymi ludźmi i po prostu sami siebie unieszczęśliwiamy. I pokazujemy wszem i wobec, publicznie, że mamy jakieś swoje nierozwiązane problemy, jakieś traumy, jakieś niedowartościowania, różne takie, jakieś właśnie nieuleczone rany, nie wiem, z dzieciństwa i tak dalej. I pokazujemy, że nie pracujemy nad tym, nie chcemy nawet, bo wolimy właśnie się uzewnętrzniać u innych na jakichś tam portalach czy w mediach społecznościowych. No i każdy to może zrobić, nie? Każdy ma wybór. Czasami zdarza się również tak, że ktoś nie pisze negatywnego komentarza, tylko idzie nawet krok dalej, czyli bierze na przykład czyjeś nagranie i robi inne nagranie i kogoś grilluje, no nie? Więc to w tej chwili już też się nagminnie zdarza, to jest po prostu takie hejtowanie level up, no nie? I tak naprawdę to w dalszym ciągu jest to samo, tylko jeszcze gorzej, tak? No bo jeśli już ktoś tworzy swoje treści, zakłada swoją jakieś konto na jakiejś platformie tylko po to, żeby hejtować innych publicznie, żeby na pewno dotrzeć do ludzi, bo na pewno znajdą się ludzie, którzy będą to oglądać, ponieważ lubią, kiedy innym się wytyka błędy, bo właśnie cały czas zajmują się innymi ludźmi, to jest jeszcze gorsze. A wydaje mi się, że na coś takiego jest w tej chwili przyzwolenie i stało się to całkowicie normalne. Nie dość, że niczym się nie różni od takich zwyczajnych, chamskich komentarzy, to jeszcze na dodatek jest jeszcze bardziej publiczne i widzi to jeszcze więcej ludzi. I niektórzy mogą tutaj powiedzieć, dobra, ale są tacy ludzie, którym warto wytknąć ich błędy, bo robią nieetyczne rzeczy. Słuchaj, ja jestem pierwsza nawet do tego, nie? I bo nie znoszę, kiedy ktoś oszukuje, kiedy ktoś kłamie. Ja jestem po prostu chodzącym wykrywaczem kłamstw, chodzącym wykrywaczem ściem. I nie lubię takich ludzi, nie lubię, kiedy to robią. Ale nie będę tutaj o nich robić nagrań, nie będę pisać im komentarzy, bo to nic nie zmienia. Po takich komentarzach oni nie zmienią swojego postępowania. Ich takie komentarze w ogóle nie interesują. Nie będę o nich mówić publicznie, bo to również nie zmieni ich postępowania. Mogłoby spowodować, że otrzymam jakiś tam poklas od kogoś, ale to nic nie zmienia. Nic nie zmienia. To, co ja robię, to staram się mówić o tym, jak na przykład być bardziej uważnym, jak myśleć lepiej, jak dostrzegać pewne rzeczy samodzielnie. Czasami się zdarza, że powiem jedno albo drugie nazwisko, ale to nigdy też nie polskie, tylko wiecie, jakiegoś tam miliardera na przykład i tak dalej, bo o tym jest po prostu tyle materiału, że to już kompletnie nie ma znaczenia. A chciałabym coś zobrazować jakimś przykładem. I wielu ludzi potrafi z tego wynieść coś dla siebie i zaczynają pomału dostrzegać różne ściemy, które pojawiają się u jakichś tam, nie wiem, influencerów, czy w mediach i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że nie chodzi tutaj o to, aby koniecznie wskazywać na konkretnego człowieka, ale aby właśnie podnosić swoją świadomość i uniezależniać się emocjonalnie i psychicznie, psychologicznie, umysłowo od różnych takich ściem. Poza tym, jeszcze a propos tych negatywnych komentarzy, to oczywiście jeśli ktoś pisze negatywne komentarze albo nawet robi jakieś wideo na czyjś temat,
to po prostu sprawia, że ten człowiek nie jest mniej znany, czy ma mniejszy sukces, tylko wręcz przeciwnie. Bo negatywne komentarze zawsze nabijają zasięgi, zawsze pojawiają się inni ludzie. A ci, którzy piszą negatywne komentarze, też bardzo często kupują produkty tych ludzi, których hejtują. Nie wiem po co, po to, żeby znaleźć tam jakieś błędy, jakieś niedociągnięcia, po to, żeby je skrytykować. Nieważne po co, ważne, że wydają na to pieniądze, nie? I to jest zawsze pozytywne. I takie negatywne komentarze, jako że budzą kontrowersje, to też ściągają innych ludzi do danego materiału i sprawiają, że czyjeś dochody jeszcze bardziej wzrastają. Więc wiecie, to jest tak jak z tym diabełkiem, nie? Że jam jest częścią tej siły, która wiecznego zła pragnąc wieczne dobro czyni. Czy tak mniej więcej ten cytat leciał, nie? I tak samo jest z ludźmi, którzy piszą negatywne komentarze. Oni jeszcze bardziej napędzają sukces tych ludzi, którzy ich wkurzają. Co jest oczywiście super, dlatego też nagrałam kiedyś nagranie pod tytułem Dlaczego lubię, czy dlaczego kocham moich hejterów, nie? Tak to niestety jest. Jeśli chcemy komuś zrobić coś złego, to niestety najgorzej wychodzimy na tym my sami. Jeśli wspieramy innych ludzi, to najlepiej wychodzimy na tym my sami. Niestety takie jest tak jakby prawo wszechświata, nie? To tyle na dziś. Hasło na dziś niech będzie, no, taką różową obudowę, więc niech będzie różowy. No i widzimy się już wkrótce. Pa, pa.